W dzisiejszym odcinku za 4 zagram Oiratem, czyli Hordą, i spróbuję w 100 lat odtworzyć mongolskie imperium. Będzie to wymagało ode mnie podbić terytoria od stepów mongolskich, poprzez centralną Azję, aż pod terytoria wschodniej Europy, których jeszcze do końca nie widzę. A i zapomniałem o Persji. Czyli bardzo dużo, w bardzo krótkim czasie. Jakby co, ten screen nie jest mój. No wiecie, bez spoilerów. Użyłem tutaj strategii znanej bardziej zaawansowanym graczom. Polegała ona na tym, że musiałem mieć kosmiczną liczbę Core Creation Cost. Ale jak macie do niej jakieś uwagi, to dajcie mi znać. Witam Imperialisto, tutaj Lukas. Ten screen też nie był mój. Tymczasem mam dla was promocję na Enebie jeszcze przez 9 dni, wiosenne okazje. Bardzo dużo ofert w tym momencie jest dostępnych, a na wszystkie pozostałe możecie użyć tego kodu na 10% zniżki do 20 maja. Tylko by zadziałał, musicie kliknąć w link u mnie. W tym wyzwaniu pomogło mi nowe drzewko misji Oriatu, które składa się z 3 części i jest naprawdę spore. Jak i to, że mój obecny władca, Han Esen Horos, ma całkiem niezłe statystyki na początek, ale co ważniejsze, jest jeszcze lepszym generałem. Poza tym, co on taki młody jest? Tak, na poprzedniej wersji był dużo starszy. To wiele zmieniło w mojej strategii. Bo kiedyś czekało się na śmierć swojego władcy i pojawienie się niezłego następcy i dopiero potem porywało się chińskiego cesarza, co ostatecznie doprowadzało do upadku imperium. Ale to było kiedyś, teraz jest teraz, bo kryzys tłumu obecnie występuje z misji. No nie do końca, ale o tym później. Na rywali wybrałem kraje, które uważały mnie również moim rywalem. Tak, Czagatajowie zmienili nazwę na Mogulistan, ale poza tym nic się nie zmieniło, oprócz misji. A Fars znowu ma inny kolor. Bardzo ważne dla mojej strategii było to, żebym zawiązał sojusze z pomniejszymi hordami z Mandżurii. To zapobiegnie przedwczesnej wojnie z Mingiem. Zazwyczaj zależało mi na tym, aby wojna z Mingiem wybuchła wtedy, kiedy będzie miał on bardzo niski mandat. Obecnie jest bardzo wysoki, co oznacza, że Ming niedługo przeprowadzi pierwszą reformę, mandat niebios spadnie, a Ming dostanie te minusy. Podjąłem decyzję narodową polegającą na tolerancji innowierców, jak i większej ilości prestiżu. Nadałem kilka standardowych przywilejów plemiennych. Nadaje również jeden, który doszedł obecnie i zapobiega on śmierci naszego następcy, jeżeli jest jakkolwiek dobry. Bo wiecie, hordy mają coś takiego, że następca musi być pełnoletni, bo inaczej w momencie śmierci naszego władcy ma dziwny wypadek i również umiera. Dodatkowo sprzedam ziemię i poprosiłem moje plemię o jakąś misję. O, odzyskanie manpowera, no kto by się spodziewał? A, tylko ja go dużo potrzebuję, ups. Nie zmienia to faktu, że na moim dworze ustanowiłem skupienie na punktach administracyjnych, bo będę ich bardzo dużo potrzebował. Zresztą hordy zawsze ich dużo potrzebują. Zatrudniłem mimo wszystko też doradcę militarnego. Zacząłem też dbać o lojalność mojego wasala, Mongolii, poprzez rozwój jego prowincji. Mariaży królewskich z moimi sojusznikami nie zawiązywałem, ponieważ te sojusze są tylko chwilowe. Za to mariaż królewski zawarłem z Mongolią, a do Mingu wysłałem dyplomatę, żeby budował siatkę szpiegowską. Chociaż będzie to trudne zadanie. Propozycji stania się trybutariuszem Mingu nie przyjmuję. W najgorszym razie, kiedy zauważę jego armię przy mojej granicy, sam wypowiem mu wojnę. W połowie roku 47 Ming przeprowadził swoją pierwszą reformę, dzięki czemu jego armia i cały kraj ma te minusy. Zacząłem prowadził chyba jedną z najgorszych reform dostępnych dla Chin. Po co to wybierać? Zacząłem z powrotem opłacać moje armię, jak i odpaliłem edykty obronne w mojej fortecy. Tak, w całym kraju mam tylko jedną. I następnie z odpowiednim casus belli zaatakowałem Ming. Nie tym, nie casus belli, nie tym, nie tym, nie tym, nie tym. O, tym, mandat niebios. Podbijamy dużo więcej za połowę ceny. Sojuszników nie wzywamy, ich nie będziemy potrzebowali nawet. Ming ma tylko 4-krotną przewagę liczebną. Armią Mongolii kazałem trzymać się z daleka i bronić mojego terytorium. Dorekrutowałem też darmową kompanię najemną do głównej armii. Bardzo ważne dla mnie było teraz znalezienie odpowiedniej armii Mingu, która byłaby dowodzona przez cesarza. Tu niestety dowodzi następca tronu. O, a to mój następca tronu. A sam cesarz dowodzi niestety największą armią chińską. Ja jednak przystąpiłem do eliminacji tych mniejszych armii w pierwszej kolejności. Sojuszu z hordami mandżurskimi jeszcze nie zrywałem, bo całkiem możliwe było, że moi zachodni sąsiedzi zaatakują mnie od tyłu. Takie działanie trochę odstraszające. Bum bum i udało mi się przechwycić armię cesarza. Co pozwoliło mi go złapać? W zaskakującym splocie wydarzeń odkryliśmy, że cesarz Ming osobiście dowodził swoją armią w bitwie. Był głupcem, stając twarzą w twarz z nami na polu bitwy. Szybko poradziliśmy sobie z jego żałosnymi, niezdyscyplinowanymi żołnierzami i nawet udało nam się schwytać samego cesarza. Dzięki temu moje armie wyruszyły prosto na stolicę. Tak, Beijing. Wykonałem też pierwszą misję związaną właśnie z kryzysem tłumu, w którym mogliśmy zdecydować o losach chińskiego regenta. Wraz ze schwytaniem regenta Ming podczas kryzysu wtórnu i paniką, która ma miejsce w Pekinie, pojawiły się nowe możliwości podejścia do sytuacji w Chinach. Regent okazał się być dość przyjazny i Mojż był naszym jeńcem. Może być to świetna szansa, którą możemy dalej wykorzystać. I chyba kliknąłem to wydarzenie w złym momencie, bo to zmienia nam ten modyfikator. Ups. Postanowiłem jednak jeszcze nie używać tej misji.
Wolę mimo wszystko szybciej zdobywać fortece. Armie chińskie w tym momencie już naprawdę były nieliczne. Pekin padł po ponadrocznym oblężeniu, a dzięki temu cała północ Chin przeszła pod moje rządy. Przynajmniej tymczasowe, bo bot lubi szybko odbijać te terytoria. Teraz najważniejsze dla mnie było utrzymać okupację tych terytoriów, jak i zdobyć parę innych fortec. Był to też już dobry moment na zerwanie sojuszy z hordami mandżurskimi. Na moje nieszczęście Korea przestała być bardzo szybko trybutariuszem Mingu. A miała być moim kolejnym celem. Przed zakończeniem wojny z Mingiem musiałem zająć odpowiednie pozycje blisko jego fortec, upewniając się, że moje wojska znajdują się albo na moim terytorium, albo na terytorium, które za chwilę zdobędę. Następnie wyłączyłem utrzymanie załóg wszystkich fortec, których planowałem nie zdobywać w tej wojnie. Upewniłem się też, żeby 1 października mieć 2 wolnych dyplomatów. To jest super ważne! A, i pauza jest ważna. Od Chin wziąłem maksymalną liczbę prowincji, które mogłem, łącznie ze stolicą. Z Beijingu zostanie ona przeniesiona tutaj. I jak najwięcej pieniędzy, to jest super ważne. Bez wojennych reparacji. Teraz mogę wprowadzić instytucję feudalizmu, ponadrabiać technologię, ograbić z punktów i złota wszystkie zdobyte prowincje. I tak nadal to robię na pauzie. Pożyczek nie mam do spłaty, a inflację mam gigantyczną. Jednak w tym momencie mogę sobie już pozwolić na zatrudnianie jedynkowych doradców i następnie zaatakowaniu trybutariusza Mingu, Karadel w tym wypadku. Wolałbym Korcin, ale tutaj mam jeszcze okres pokoju przez 3 lata. Ming będzie bronił swojego trybutariusza, a co najlepsze, ma w tym momencie puste fortece, które możemy zająć praktycznie od razu, wysyłając wojska do nich. Moje armie miały miesiąc czasu na dotarcie do tych pustych fortec i te za chwilę zdobędę, bo nie ma kto ich bronić. I Ming jest prawie gotowy do skapitulowania, zostało tylko zdobyć stolicę. I już po chwili Ming daje mi kolejne 2800 dukatów. I dzięki temu sfinansuję wszystkie moje kolejne wojny przez następne 30 lat. Wojennych reparacji nie biorę, bo Chiny są na dobrej drodze do rozpadu. I co jeszcze lepsze, mamy z nim teraz krótszy okres pokoju. Po czasie też zrozumiałem, jak dokładnie działa ta misja, bo tak poprzednio jak zwykle zrozumiałem źle. Ona dodawała te modyfikatory, a nie zamieniała. Dzięki czemu te bonusy ostatecznie były całkiem sensowne. I powinienem wykonać tą misję tuż przed końcem mojej pierwszej wojny z Mingiem. Trudno, następnym razem będę pamiętał. Na pewno. Następnie wszystkie nowo podbite terytoria dodałem do kompanii handlowych. Realnie zmniejszało to niepokoje w prowincjach i zapewniało mi większą jedność religijną. Zażądałem też przysięgi wierności od plemienia. Najważniejsze w wojnie z Karadel było, oprócz pieniędzy z Mingu, podbicie tych terytoriów od Kamu. Otwierało to drogę do etapu drugiego mojego planu. Bo pierwszym etapem była kasa z Mingu, o czym zapomniałem powiedzieć. Wszystko oczywiście perfekcyjnie wyliczyłem, jak przystało na progracze. Po zakończeniu wojny z Karadel wyznaczyłem Ming jako mojego nowego rywala. Wykonałem też misję, po której mogłem zdecydować, jakie nastawienie będę miał wobec innych religii. Do wyboru miałem 3 drogi. Tolerancji religijnej, braku tolerancji oraz konfucjonizm. Pierwsza ścieżka powodowała, jak możecie się domyśleć, że będę bardziej tolerancyjnym krajem dla innowierców. Zazwyczaj jest to dobra droga dla hord, bo tak szybko podbijają, że nie mają czasu nawracać na daną religię. Druga droga była dziwna. Mogłem w niej skutecznie grabić prowincję, a bonus do nawracania był tylko w zasadzie do końca życia władcy. Wydało mi się to trochę słabe. Bardzo ciekawie dla mnie wyglądała ścieżka konfucjonizmu. Mógłbym w niej szybciej adoptować inne religie. Zapewniała też bonus do mandatu niebios. Mandat niebios jednak planuję zniszczyć. Decyzję jednak odłożyłem w czasie, żeby się zastanowić przez chwilę. Ale zatrudniłem tańszego doradcę, którego miałem z tej misji. Rozpocząłem też proces integrowania Mongolii, który trochę zajmie. Z Chin zaczęły wypuszczać się pierwsze pomniejsze państwa. Ja jednak nie byłem w tym czasie nimi zainteresowany. Chciałem jak najszybciej pobić terytoria hord mandżurskich. Bo zależało mi na wykonaniu tej misji jak najszybciej. Zwiększona za każdym razem lojalność mojego plemienia, kiedy będę grabił prowincję. A im lojalniejsze plemię, tym tańsza kawaleria. Bardzo fajne. Najechałem pierwsze plemię mandżurskie, jak i drugie. Rozpocząłem też zmniejszanie inflacji, bo obecnie była gigantyczna. Tak to jest, jak się drukuje pieniądze z Mingu. Zrekrutowałem drugą wolną kompanię, nie wiem skąd ona się wzięła. Dzięki temu mam teraz armię najemną, która zajmie się tłumieniem buntów. Instytucję renesansu planowałem wprowadzić w stolicy. Okej, nie jest idealnym miejscem. Podjąłem też decyzję na temat misji religijnej. Poszedłem w tolerancję. Ming w tym momencie prowadzi wojny ze wszystkimi swymi sąsiadami. O dziwo jest to dla niego korzystne, bo ratuje go przed rozpadem. A ja za podbicie Mandżurii będę się cieszył teraz lojalnością mojego plemienia. I my już obecnie rabowałem Mandżurię. I w zasadzie teraz na dłuższy czas odpuszczam ten region. To znaczy Mandżurii, bo teraz biorę się za Koreę. Jak i Shun, który był okazją, bo nie miał żadnej armii. Zreformowałem też mój hanat, dzięki czemu mam więcej ochotników do armii. Udało mi się też wprowadzić instytucję renesansu, Kobdo. A po upadku Shun, brama do Chin została otwarta. Po wielu próbach szturmu i zdobycia Wielkiego Muru Chińskiego w końcu udała nam się ta operacja. Nie dość Wielki Mur, który miał trzymać nomadów takich jak my z dala od Chin, jest w naszych rękach, dając nam możliwość najazdu na właściwe Chiny. No okej, lecimy z podbojami.
I nie ukrywam, gdybym zrobił ten ostatni rozwój, Attrition for Enemies plus 2 na terytoriach Hordy, to by bolało wszystkich moich przeciwników. Od Korei podbiłem wszystkie najtańsze prowincje. Potrzebowałem 15. Pozwoliło mi to wykonać tą misję, dzięki czemu mam do końca gry tańszą technologię. Oczywiście radośnie splądrowałem też ten region. Następnie przystąpiłem do kolejnej wojny z Mingiem. Pomimo iż trochę mniejszy, to nadal mógł napełnić moje kufry. Jako pierwsze idee zdecydowałem się wybrać idee dyplomatyczne, żeby móc podbijać jeszcze więcej. Jeśli jesteś początkującym graczem, polecam ci zacząć od humanistycznych oraz ofensywnych idei. Wtedy hordy są stabilniejsze i rzadko wybuchają. Moja horda stała się gigantyczna, co sprawiło Ming w panikę. Teraz to już było po Chinach. Drugą wojnę z Mingiem zakończyłem, upokarzając go, zabierając trochę prowincji oraz pieniędzy. Jak widzicie, nie było nawet z kim walczyć. Po ostatnich wojnach mogłem już ustanowić szlachtę w moim hanacie. Dosłownie. Szlachcie nadałem następujące przywileje. To był też już moment na etap drugi. Wysłałem moich dyplomatów do Indii, aby budowali tam siatki szpiegowskie. Wiecie, fortece dzięki temu szybciej padają. Bengal, Jampur. Na początek. Miałem też pecha, bo Mogudishan ukradł kopalnię złota, którą planowałem przejąć. W roku 1470 moje armie były już gotowe, żeby wejść do Indii. Tylko musiałem poczekać na przyłączenie ostatnich prowincji, jak je debrać ziemię. Chwilę poczekam. Niektóre fortece decydowałem się szturmować, bo nie ukrywam, ich zdobywanie było bardzo długie. A w końcu moje armie są naprawdę liczne na ten moment. Wydaje mi się, że Indie nie są gotowe na przybycie hordy. Wygrywałem bez większego problemu. Na pierwsze rozwinięcie z ery wybrałem oczywiście mniejszą agresywną ekspansję. W krótkim czasie armie moich wrogów przestały całkowicie istnieć. Sojusznicy Jampuru niech płacą mi trybut. W wyniku wojny przejmowałem jak najwięcej fortec oraz budowałem szlaki do kolejnych celów. Przed czasem rozwinąłem też siódmą technologię militarną. Działa były zbyt ważne. Najważniejsze właśnie na tym moim etapie drugim jest teraz zdobyć jak najwięcej prowincji, a w zasadzie developmentu z religią Hindu. Miałem pecha, mój Han bardzo szybko umarł. Naprawdę to zrobiłem literówkę? Tak czy siak, Błażej Han rządzi największym imperium na świecie. Moim kolejnym celem wojen była Orisa. Dana mi dostęp do Andaharu i ostatecznie do Vijayanagaru, zanim się wezmę za Bahmanis. Przy okazji stała się okazja, mogę zresetować mój okres pokoju z Jampurem, bo zagwarantował niepodległość temu krajowi. Mając działa, mogłem już bardzo często ostrzeliwać fortece. W końcu z technologią byłem już 16 lat do przodu. Nowe terytoria cały czas dodawałem do kompanii handlowych. Tylko to zrobiłem i już mi bunty wybuchły. Rozdałem też przywileje na ziemię dla plemienia, bo zaczęło mi brakować gaweringu. Przeciwko mnie mogła już zawiązać się koalicja, ale za bardzo się tym nie przejmowałem. Rozpocząłem też złotą erę. Zmniejszało mi to koszty dołączania prowincji, jak i zmniejszyło koszt technologii. Dzięki czemu przed czasem mogłem wziąć kolejną ideę. Administracyjną. Tutaj zależało mi jak najszybciej mieć trzeci poziom. Po wojnie z Orisą od razu zaatakowałem dalej. Niestety Andahar miał sojusz z Vijayanagarem. Musiałem zawrzeć biały pokój z żółtym kanarkiem jak najszybciej. Rozwijałem też w międzyczasie powoli prowincję Hindu, aby wykonać tę misję. W wojnach w Indiach przewaga technologiczna robiła swoje. W międzyczasie wreszcie Mongolia stała się integralną częścią mojego kraju, dzięki czemu miałem już duży napis. Napis w tej grze jest najważniejszy. Wszystkie terytoria mongolskie robię state'ami, chociaż to powodowało pewne problemy. Na szczęście mogłem palić development jeszcze w inne sposoby. Od tego momentu też przestałem dodawać nowo podbite obszary do kompanii handlowych. Po chwili mogłem wykonać też misję na zjednoczenie plemienia, jak i całą Mongolię. Od upadku wielkiego imperium mongolskiego podejmowano wiele prób zjednoczenia narodu mongolskiego. Żadnemu nie udało się to na dłużej niż przez krótką chwilę. Podobnie jak wielu przed nami, zebraliśmy hordę złożoną z wojowników i wozów z każdego plemienia, ale ta jedność będzie prawdopodobnie tymczasowa. No dobra, mnie się to udało. Osobiście wolałem mieć więcej kultur akceptowalnych. Zacząłem też mieć coraz większe problemy z jednością religijną. Udział religii konfucjanistycznej był największy, to wybrałem religię konfucjanistyczną jako tą akceptowaną, co w sumie nic mi nie dało. Następnie przystąpiłem do kolejnej wojny z Jampurem. Moja horda stawała się też coraz bardziej tolerancyjna, a w zasadzie będzie tym bardziej tolerancyjna, im wyższy poziom będę miał tego doradcy. Następnie musiałem najechać Bahmanis i Bengal. Plan na Bengal miałem taki, żeby pozbawić go pewnych sojuszy. Zastanawiało mnie, jakim cudem armii słoni przegrywają z kawalerią. Nie wiem czemu, ale w mojej głowie te bitwy wyglądały zawsze mniej więcej tak. Niestety Bahmanis to było kolejne imperium, które miało bardzo dużo fortec do zajęcia. Udało mi się też zjednoczyć wiarę, przeprowadzając kolejną reformę religijną. I to spowodowało, że pojawił się u mnie nowy stan szamani. Dawać mi ten gavering. Zdobyłem też monument, który jest bardzo kluczowy dla mojej taktyki, który nie tylko obniża mi agresywną ekspansję, ale będzie mi też obniżał koszt przyłączania nowych prowincji o dodatkowe 10%, tylko muszę zmienić religię. Tym bardziej, że w tym momencie rozwinąłem już ideę administracyjną do trzeciego poziomu,
dzięki czemu dołączenie prowincji miałem już tańsze o 45%. Od Bachmanisów wziąłem dosłownie wszystkie fortece. Wszystkie! I teraz już dostaję więcej punktów administracyjnych z grabienia prowincji, niż tracę na ich przyłączanie. Po chwili mogłem też już więcej podbijać. Co dobrze się składa, bo przede mną wojna z Vijayanagarem. Wojska Vijayanagaru były jednak już trochę bitniejsze. Zdobywanie fortec w Indiach spowodowało, że muszę ostrożniej jednak do nich podchodzić i dzielić moje armie na mniejsze. Plemiona zleciły też mi misję splądrowania całego regionu Malwy, co też z radością czyniłem. I pozwoli mi to teraz skutecznie reformować moją formę rządów i w tym momencie dotarło do mnie, że warto byłoby mieć jakiś trybutariuszy. Vijayanagar też przekazał mi wszystkie swoje fortece. I po tych podbojach mój hanat stał się imperium. Kolejna misja, którą mogłem przeprowadzić, wzmacniała wydarzenie gier bitewnych. Mają też być częściej. Do tej pory nie miałem ani jednej. Podczas tej gry bitewnej będę miał szansę na lepszego generała. I po chwili dostałem tego generała. I był naprawdę dobry. Teraz doczytałem, żeby wykonać tą misję, musiałem wygrać 50 bitew, a obecnie mam 133. Po podboju Vijayanagaru religia hindu stała się religią dominującą. Dzięki czemu mogłem zaakceptować żądania buntowników i zmienić wiarę. Religia hindu sama w sobie jest bardzo tolerancyjną religią, co mi się przyda. Ale co ważniejsze, mogę teraz wybrać bonus, który jeszcze zmniejszy koszty przyłączania nowych prowincji o 10%. W celu dalszego zwiększenia tolerancji w moim kraju, musiałem zbudować więcej kościołów. Jednak co ważniejsze, rozpocząłem budowę monumentu. Nawet pierwszy poziom już coś mi daje. Zmiana religii rozpoczyna trzecią fazę, w której teraz będę podbijał cały region Chin. Powinno to znacząco polepszyć ekonomię hordy. Dodawanie nowych prowincji było teraz naprawdę bardzo tanie. Rozpocząłem wojny ze wszystkimi mniejszymi księstwami w Chinach. Chociaż nie ukrywam, problemem była zawiązana koalicja przeciwko mnie. Chińskie armie nadal były dużo słabsze od mongolskich. W trakcie podboju Chin, Han Błażej staje się już legendarnym zdobywcą. To jest naprawdę dobra cecha. Miałem też już bardzo duży zapas gaweringu, dlatego zdecydowałem się dodać do kompanii handlowych jednak obszary w Indiach. Od krajów teraz przejmuję oprócz fortec wszystkie prowincje, które mają centra handlowe. Dzięki temu zacznę dominować handel w danej okolicy, jak i czerpać wreszcie jakieś większe zyski. Co najważniejsze, koalicja przeciwko mnie zaczęła się wreszcie rozwiązywać. Po nawróceniu prowincji ze złotem, na jedną słuszną wiarę, obniżyłem tam autonomię oraz rozpocząłem jej rozbudowę do 10 poziomu. To mi dało prawie 7 dodatkowych dukatów z tej prowincji. Byłem też bardzo już technologicznie zaawansowaną hordą po kolejnych podbojach Mingu. Zarobki oriatów w zasadzie rosną w oczach. Podwoiłem je spokojnie w 5 lat. Kolejną wojną, którą musiałem wytoczyć, była wojna z Dai Wei. Niestety nie chciałem z nimi toczyć tej wojny, ale mnie do tego zmusili, ponieważ podbili kawałek Chin. A te terytoria były mi potrzebne do tej misji. Stabilność na hordach zawsze się przyda. Nie ukrywam, moje armie nadal były w świetnej formie. Po kradzieży map teraz poprawiałem relacje ze wszystkimi krajami, które odkryłem. Rok 1502, ale wciąż nie dotarły do nas wieści, że kolonializm został gdziekolwiek odkryty. To znaczy, ja jeszcze nie wiedziałem, co to jest kolonializm. Chiny podbiłem bardzo szybko, dlatego skierowałem teraz moją hordę bardziej w kierunku Indii i później Persji. Było to w dobrym momencie, bo okresy pokoju dobiegają końca. Bardzo szybko nawet. Zarabiam też już na tyle, że rozpocząłem poziom drugim monumentu. Planowałem też przyspieszać budowę. Niestety, w tym momencie kampanii większość wojen już była dla mnie mega wtórna. Atakuję główny cel i w pierwszej kolejności zawieram osobny biały pokój z sojusznikiem mojego wroga. Dzięki temu potem go atakując, będę mógł wykorzystać go do skrócenia okresu pokoju z głównym celem. Tak jak teraz to robię z Xibe i Mingiem. Co prawda podbój Indii nie jest potrzebny do utworzenia Imperium Mongolskiego, jednak podbicie tego regionu znacząco zwiększy mój income z handlu oraz zapas manpowera. A jest to jeden z najłatwiejszych obszarów do podboju w tej grze. A armie przeciwników też zazwyczaj są łatwe w rozbijaniu. Naprawdę łatwe. Do mojej hordy dotarły też wieści o kolonializmie. Dzięki temu przypomniałem sobie o tym, że toczę drugą wojnę, bo chciałem rozwinąć stolicę. Udało mi się na szczęście szybko zawrzeć pokój. Kolonializm wprowadzę w prowincji tuż obok mojej stolicy. Wtedy się szybciej rozprzestrzeni. W sumie cena w punktach też nie gra roli. Już na obecnym etapie prowincje bardzo szybko przyłączały się do mojego imperium. Tak szybko, że aż nie nadążałem z podbojami. A tak naprawdę to chyba zardzewiałem totalnie. By przyspieszyć podboje, dorobiłem kilka mniejszych armii. Prowadziłem też bardzo szybko kolonializm, mogłem też wybrać już kolejne idee i tutaj wybrałem humanistyczne, aby mój kraj był bardziej stabilny. A potem radośnie najechałem Delhi i Sindh, bo jest tutaj i mam armię obok. Farsz znowu zmienił kolor, pod bojami ruszyłem na północ, żeby odciąć całą Indię dla siebie. Mimo iż był rok prawie 510, wciąż nie miałem żadnych informacji o zbliżaniu się kolejnej ery. Mianowicie ery reformacji, a bez niej wyrobić się w czasie to będzie naprawdę niezłe wyzwanie. Zastanawiałem się też, czy mogę sprawdzić jakoś poziom niezadowolenia katolików, ale chyba nie. W międzyczasie dostałem dodatkowy minus 15% agresywnej ekspansji. Na pewno się przyda.
Może to będzie robiło jakąś różnicę w przyszłości. Przekroczyłem też 2000 developmentu w 1510 i udało mi się odgrodzić Indię. Przypomniało mi się też o bardzo przydatnym dla mnie monumencie. Musiałem go zbudować. W roku 511 doprowadziłem do upadku dynastii Wielkiego Ming. Kończyło to fazę trzecią. Co było mi potrzebne, żeby móc stworzyć Yuan. A Yuan to faza czwarta. Zniszczenie Mingu to jedyny sposób na pozbycie się mandatu niebios z wymogów do stworzenia Yuanu. Mandat niebios na hordach też słabo się spisuje. Ktoś kiedyś próbował z tym grać? I na ten moment miałem podbite praktycznie całe oba bogate regiony. Mogłem też wykonać misję na adoptowanie smoczego tronu, co powoduje, że moja horda staje się jeszcze stabilniejsza. Mniej buntów to zawsze dobra wiadomość. Ale czekajcie, to jest tylko przed kolejną erą. Za zarobione pieniądze, jak i te zdobyczne, rozpocząłem budowę ostatniego poziomu monumentu. Nie ukrywam, że najgorsze w tym obejście dla mnie to było palenie tego developmentu, bo już miałem kilkaset prowincji, ale 100 punktów odzyskane. Wreszcie też nadszedł moment, w którym zacząłem wbijać się już w Azję Centralną, w hordy tutejsze, a w zasadzie w Persji. Trochę późno, ale i tak ja mam co się spieszyć, bo wciąż nie ma reformacji. Chociaż to powodowało, że chyba musiałem się jeszcze bardziej spieszyć. Udało mi się też wreszcie ustanowić wolność religijną, dzięki czemu mogę rozdać kolejny przywilej na zwiększenie tolerancji. Ale że to się skaluje? No niestety, Błażej Han zginął i na jego miejsce wszedł jego... Ile on miał lat tak w sumie? To są lata jego rządów, tu jego pełna sukcesów historia, ale ile on miał lat? Nie zmienia to faktu, że obecnie mam bardzo tolerancyjny kraj. Po podbiciu centralnej Azji mogłem też zdecydować o przyszłości ludu Kazaków. Więc w sumie może na razie cofnę przyłączanie nowych prowincji? Bo powiem szczerze, mam ochotę ich wypuścić jako mojego wasala. 100 punktów administracyjnych wydaje mi się mega słabe, a poza tym tutaj Kazakowie zmieniają się w incorporated vassal. I wtedy dostaniemy twarde kory na ich wszystkie terytoria i będę mógł ich integrować za darmo. Sprawdziłem to wcześniej na konsoli. W międzyczasie stworzyłem na chwilę Yuan, żeby zobaczyć, że w zasadzie większość misji jego jest dokładnie taka sama jak Oriatu, z wyjątkiem tej części, środkowej. Idee Yuanu są dużo mocniejsze od tych idei Oriatu. Wróciłem do białego Oiratu. Rozpocząłem też budowę tego monumentu, który znacząco wzmocni moją ekonomię, ale tylko do drugiego poziomu. W sumie to też wpłynie mi znakomicie na zasoby ludzkie. Poznałem też Moskali, którzy od razu ustanowili mnie rywalem. Jakie to duże. Wreszcie, za 10 lat będzie era reformacji. Bardzo późno. Podbiłem cały Korostan, co stanowi idealny wstęp do Persji. Następnie z regionu od Indii zacząłem kasować wszystkie fortece, bo wydawałem na nie już bardzo dużo pieniędzy. Obecnie miałem już tak stabilny kraj, że w zasadzie żadne bunty nigdzie mi już nie groziły. No dobra, trochę ich jeszcze było, ale nie są aż takie duże. Nastał też moment ataku na upadłe Imperium Tymura, które dla mnie było bardzo ważne. Wojna przebiegła szybko i podbiłem bardzo dużo. Zaatakowałem też od razu kraj, któremu Tymur gwarantuje, żeby skrócić okres pokoju. Naprawdę miałem już dość palenia tych prowincji, ale musiałem to robić. W upadku Tymura mogłem wykonać tą misję, która dawała mi roczenie do całego Korostanu, który wcześniej jednak już podbiłem. Chyba podszedłem do tej misji od strony. Następnie zaatakowałem Ajam, tylko że niestety miał sojusz z Mamelukiem, którego stolica wciąż była w Kairze. Daleko. Tak, miałem kolejne fortece do przebicia się. Moi przeciwnicy byli jacyś tacy niezdecydowani w tych bitwach. Przekonałem się też, że kasowanie wszystkich fortec to nie do końca był dobry pomysł. Jako że zacząłem mieć już bardzo duże problemy z Gaveringiem, przeniosłem moją stolicę do prowincji, której nazwy wymówić się nawet nie podejmuję. Jakby co, to jest cały czas ten sam state. A to tylko po to, żeby teraz konsolidować tam development. Co zwiększyło do 41 poziomu go tam, a mi tutaj zmniejszyło tylko 50 punktów. Naprawdę już mi się nie chciało klikać tego. Jednak uważam, że zrobienie tej misji, zwiększającej mój maksymalny absolutyzm, jak i powodującej, że będę miał fajnego Hana Hanów, jest raczej niemożliwe dla mnie, bo potrzebuję 65% ziemi koronnej. Nie zauważyłem tego. Zadziwiające, nie? A przy ciągłych podbojach nie mogę praktycznie przekroczyć 30%. Dlatego ostatecznie sformuję już Yuan, tylko za chwilę, bo przeniesienie stolicy do Beijingu spowoduje, że wszystkie kompanie handlowe mi znikną. Podążyłem też dalej ścieżką moich podbojów perskich, a misję związaną z upadkiem Hindustanu zostawiam sobie na sam koniec. To jest jeszcze szybsze korowanie. I ostatecznie już też stworzyłem Yuan. Wszystkie kompanie handlowe mi zniknęły z terytorium. Wszystkie. Co w sumie jest dobre dla Gaveringu, a mogę je łatwo przywrócić. Obszary, w których są bonusy do handlu, będę dodawał do kompanii handlowych. Tylko je, ale za 5 lat. Po utworzeniu Yuanu mam już Core Creation Cost minus 70%, a za chwilę dostanę ostatnie potrzebne mi 5% z 5 poziomu reformy rządowej. Mogłem też już podążyć drogą systemu rozwoju moich rządów, co dawało mi szereg bonusów z terytoriów chińskich, zmniejszenie kosztów doradców oraz przyspieszy szybkość rozprzestrzeniania się instytucji. Dostałem też bardzo dobrego dowódcę, Miło.
Dalej była ścieżka związana z militaryzacją obszaru Chin, ale to niestety jeszcze mi zajmie, bo muszę postawić naprawdę sporo budynków. Może w to nie uwierzycie, ale do tej pory miałem postawiony jeden budynek z barkami. Wiecie, hordami mało budynków się stawia. Zauważyłem też, że u Kazaków stało się coś złego. Wszystkie twarde kory Oiratu znikły i nie pojawiły się na ich miejsce kory Yuanu. Przez co niestety tego wasala będę musiał normalnie anektować. I niestety było to dość kosztowne. Brak trade company w Chinach powoduje, że mam chwilowe problemy ekonomiczne. Do końca dobiegła też moja złota era. Wreszcie jednak miałem erę reformacji. Na szczęście Splendor rósł mi całkiem szybko, więc na Religious War nie będę musiał długo czekać. Zająłem się też już tworzeniem dobrych kompanii handlowych zarówno w Indiach, jak i w regionie perskim. Polega to na tym, że jak jest cały obszar, który zawiera bonus do handlu, no to cały pojedynczo dodaję do właśnie kompanii handlowej. To mi pozwoli oszczędzić jednocześnie bardzo dużo punktów gatheringu, jak i jednocześnie zadbać o to, żeby mieć dodatkowych kupców. Pamiętajcie też, że każdy inny obszar nie będący w kompanii handlowej dostanie bonus do goods production. Nie wierzę, że to robię, ale właśnie buduję flotę mongolską, bo do tej pory nie miałem ani jednego okrętu. Rozpocząłem też moją pierwszą inwazję na Moskwę, która do tej pory była moim najsilniejszym przeciwnikiem. Po chwili pojawiły się wojska Moskali. Uwielbiam wykorzystywać płaski teren w stolicy moskiewskiej do niszczenia wojsk moskiewskich. To jest po prostu piękne, mimo iż mamy naprawdę niezłego generała, statystyki dużo gorsze. Na szczęście. Jakie straty! Haha! Jednak potęga Moskwy i tak czy siak na koniec nie odmieniła jej losu. Odbiłem bardzo dużo. Ostrzegłem też Rosję, żeby jednak nie atakowała naszych wspólnych sąsiadów, bo doszły do mnie informacje o ich planowanym ataku Uzbeku. Na ten moment prowadziłem już wiele podbojów naraz. Kończyłem moje podboje w Persji, szykowałem się też do podboju w regionie Europy Wschodniej. Jednak z końcem moich wojen, które obecnie toczę, czekam aż wprowadzę Religious War. Ta misja pozwoliła mi ogarnąć rozwój militarny Yuanu, chociaż przede mną wciąż była jeszcze misja, która wymagała ode mnie zwiększenia liczby kawalerii w armii. I ja chcę ten bonus. Za zdobyczne pieniądze rozbudowałem regiment kampy. Co prawda na ten moment dużo mi nie dawały, ale kto wie, może w przyszłości Chiny będą moim state'em. Chociaż lepszym sposobem wydatkowania tych pieniędzy byłoby zbudowanie ulepszeń kompanii handlowych. A propos kompanii handlowych, mogłem już teraz zacząć dodawać te prowincje ponownie do nich. I ustawienie tego, co zajęło mi jakieś 15 minut, dało mi 5 kolejnych kupców. Wolałem też utrzymać politykę handlową Chin jako otwartą. Powstało też Imperium Rosji, ale mam wrażenie, że długo to nie przetrwa, bo Imperium Osmańskie właśnie zaatakowało Rosję. Rosja wzbudza agresję. Wreszcie też mogłem przeprowadzić 5. reformę. Dość późno. Trochę leci mi tutaj wyczerpanie wojną, ale nie przeszkadza mi to, bo byłem coraz bliżej osiągnięcia celu. Wreszcie! Pozwoliło mi to zakończyć wojny, podbijając dosłownie wszystkich moich przeciwników. Po spaleniu prowincji było mnie też stać na obniżenie War Exhaustion i wszystko naraz podbiłem. Nie przejmowałem się nawet overextensją, bo szczerze mówiąc w tym momencie chyba w 8 miesięcy wszystkie prowincje będą do mnie przyłączane, co spowoduje, że bunty, które tutaj będą nam rosły, nigdy tak naprawdę nie wybuchną. Chyba, że wcześniej już były wysoko. Więc w sumie, żeby jeszcze przyspieszyć ten cały proces podbojów na 15 lat, użyłem tej misji. Dzięki czemu przyłączam wszystkie prowincje w niecałe 6 miesięcy. O, mogę mieć banery jako Yuan. Zapomniałem o tym, ale i tak nie będę tego używał. Obecnie dla mnie jedyny duży minus tej overextensji to to, że to zabija totalnie mój przychód z handlu. I zobacz, jak wszystko się okorowało. Po chwili zostało już tylko 50%. To jest tak mocna taktyka. Nie mogę w to uwierzyć, ale pierwszy raz jako horda wykorzystałem flotę. Zwiększyłem też staki mojej armii do 886, chociaż mogłem mieć trochę więcej kawalerii, bo ta dzięki moim misom dalszym stawała się jeszcze mocniejsza. Jeszcze dodatkowo zwiększyłem siłę mojej armii i w sumie dobrze, bo niedługo przede mną wojna z Imperium Osmańskim. Turcy po prostu mieli stepy pontyjskie. Na szczęście ten kraj był bardzo zacofany w stosunku do mnie. Mogłem teraz też co 10 lat ogłosić pewien festiwal, a tu parę fajnych bonusów było. Ajam zniknął, Horus zniknął, prawie. Jako że naprawdę miałem już dużo agresywnej ekspansji z Imperium Osmańskim, musiałem wypowiedzieć Turkom wojnę. Chociaż wcześniej jeszcze miałem okazję zdecydować, czy chcę otworzyć Ikanat. I w sumie to niezbyt. Teraz, kiedy miałem już podbity cały region perski, nastał czas na zmienienie mojego głównego centrum handlu. Tylko muszę wojnę skończyć. Przed przeniesieniem handlu zarabiam 90 golda i niby 122 tylko? Gdzieś mam jakąś dziurę. Ale naprawdę Francja jest sojusznikiem Imperium Osmańskiego? No to będzie wesoło. Wojna z Imperium Osmańskim trwała w najlepsze i ja już podbiłem na ten moment prowincję od Eliatu Egipskiego, co wzmocni mój handel w Basrze. A to była pierwsza moja luka w handlu, druga to niestety Gujarat i tu musiałem zbudować flotę handlową. Bardzo dużo floty zbudowałem. Doszło do pierwszej bitwy z armiami osmańskimi, ale te będą chyba rozbite, tak mi się przynajmniej wydaje. Dosłownie.
Pojawiły się też wojska francuskie. Armie francuskie miały bardzo dobre statystyki, ale muszę przyznać, że beznadziejną kompozycję, przez co moja kawaleria robi im rzeź artylerii. Nie róbcie takiej kompozycji armii jak Francja. Od Imperium Osmańskiego wziąłem tylko najpotrzebniejsze prowincje, czyli stepy pontyjskie. I teraz zaatakowałem Polskę, bo niestety czas dobiega już końca. Tutaj już nawet zacznę szturmować fortecę. Musiałem też złamać pokój z Rosją, bo zaczęła mi zajmować prowincje, których akurat potrzebuję. Trzy wojny naraz toczę do trzech ostatnich prowincji. Od Polski biorę to, co potrzebuję, całe stepy pontyjskie moje, co nie zmienia faktu, że dwa lata, a w zasadzie półtorej roku po czasie, mogę stworzyć wreszcie Mongol Empire, co też w zasadzie w tym momencie robię. W sumie to było łatwiejsze niż myślałem. Podbiłem trochę za dużo w Indiach i tak, za wolno podbijałem, totalnie zardzewiałem. I w sumie nawet nie wiedziałem, że ja nie muszę korować tych prowincji, tak to bym po prostu podbił jeszcze raz wszystko na breakthroughsie. Teraz miałem chwilę na poprawienie moich granic, czy budynków do kompanii handlowych, głównie zaczynając od produkcji. Naprawdę wiele wojen na raz. 125% overextensji i dosłownie żadnych buntów. Bardzo dziwne, ale Printing Press pojawił się w Kobdo, a nie jednak tutaj. Ale w Kobdo też jest. I po kilku latach Imperium Mongolskie ma już poprawione granice. Potężny inkom, potężne armie, jak i jeszcze drogę podbojów, którymi może podążyć, ale to zależy od was. Dajcie znać, czy chcecie odcinek drugi. W końcu Europa czy Afryka? To mogą być moje kolejne cele podboju. A w tym odcinku możecie zobaczyć, jak potężna jest nowa Wenecja jako republika handlowa. Witam trzech nowych wspierających: Argo, Jakub oraz Rafał. Dziękuję też wszystkim za comiesięczne wsparcie. Bez was robienie tego, co lubię, byłoby o wiele trudniejsze. Save z tej kampanii, jak i weneckiej, wrzuciłem już na Discorda.